Obowiązkowe szczepienia nie tylko dla lekarzy. Jest podpis obowiązkowe szczepienia dla medyków. Minister Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie. Minister Zdrowia podpisał w środę rozporządzenie dotyczące obowiązkowych szczepień dla zawodów medycznych. W związku z tym 1 marca 2022 rok. Każdy pracownik ochrony zdrowia będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia, poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. W związku z podpisaniem rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach w środę, 22 grudnia, minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na swoim Twitterze: Dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom. Hasz szczepimy się. W poście minister udostępnił także stanowisko samorządów zawodów medycznych w którym specjaliści zabrali głos w sprawie obowiązkowych szczepionek przeciw COVID-19 dla medyków. Szczepienia są jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych w stanowisku samorządów zawodów medycznych z dnia 20 grudnia 2021 rok. Czytamy, że szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym. Samorządy zawodów medycznych rekomendują szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 jako podstawę profilaktyki związaną ze zwalczaniem pandemii COVID-19, dlatego nie dostrzegają przeciwwskazań do wprowadzenia przez rząd RP obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wobec osób wykonujących zawody medyczne, głosi dokument. Szczepienia dla medyków. Do 1 marca obowiązek udokumentowania szczepień Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że w rozporządzeniu mowa jest o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami. Czyli każdy pracownik ochrony zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, z 1 marca będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia, zaznaczył Andrusiewicz. Rzecznik sprecyzował także, że oznacza to, że do 1 marca taka osoba będzie musiała być zaszczepiona, a nie, że 1 marca dopiero rozpocznie szczepienia, więc od 1 marca, zgodnie z rozporządzeniem, będzie obowiązek udokumentowania szczepień w podmiotach medycznych.